got a real sick kid here, Mike. Did you get the other things for us? Well, I did manage to get the FDA to officially change the word veal to tortured baby cow. Witamy w Watch Mojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 razy, kiedy South Park poruszał poważne problemy. Oh, you have HIV, huh, cow? Guess it isn't so funny now, is it? Very well. If you want to apologize, I will accept. Oh, thank you, Mr. Jackson, thank you. Brian, get a picture of Mr. Marsh apologizing. Hey, wait a minute, your side of town has the post office. Well, your side has the grocery store. Przyjrzymy się przypadkom, w których South Park zgłębiał bardzo drażliwe tematy, pokazując, dlaczego jest nazywany często najbardziej nieustraszonym serialem w telewizji. Jak myślicie, jaki jest najpoważniejszy problem, z jakim zmierzyła się kreskówka? Dajcie nam znać w komentarzach. Numer 10. Głosowanie i presja społeczna. Równolegle z wyborami prezydenckimi w USA 2004 roku szkoła w South Parku ma dwie opcje swojej nowej maskotki. Gigantycznej lewatywy lub kanapki z łajnem. Cartman jest za kanapką, Kyle za lewatywą, a Stana to nie obchodzi. Did you just say that voting is ridiculous? No, I think voting is great, but if I have to choose between a douche and a turd, I just don't see the point. Całe miasteczko wywiera na nim presję, a do tego też Puff Diddy. Stan jednak odmawia głosowania i zostaje wygnany. Dad, isn't this a little extreme? Jesus, I guess maybe you'll never understand how important voting is. Goodbye, son. Może to brzmi przesadnie, ale odcinek da się odnieść do wspomnianej sytuacji z 2004. Żaden kandydat nie jest idealny, a w strategii zdobywania głosów nie brakuje agresji. Turd sandwich brings the hope for change. A vote for turd sandwich is a vote for tomorrow. Odcinek w zabawny i szczery sposób bada temat vote shamingu, który stał się jeszcze powszechniejszy w erze social mediów. Ostatecznie Stan oddaje głos, zdając sobie sprawę, że większość wyborów sprowadza się do tego samego. Numer 9. Wielorybnictwo. Po traumatycznych urodzinach w akwarium Stan angażuje się w ratowanie wielorybów i delfinów. But hey, at least you still got your t-shirt. Odcinek skupia się na wielorybnictwie w Japonii, co do dziś pozostaje przedmiotem protestów. To również pretekst do robienia uwag gospodarzowi programu Whale Wars, Paulowi Watsonowi, którego taktyki przeciwwielorybnicze przedstawiane są jako nieskuteczne. You guys ready? Ready? And throw the stinky butter at them! Haha, you stink now! Mimo takiego przedstawienia, Watson ponoć był zadowolony, że odcinek rzucił trochę światła na ten problem. W końcu chłopcy odciągają japoński rząd od życia morskiego, inspirując ich, by zamiast tego skupili się na zwierzętach hodowlanych. Chicken and the cow? Chicken and the cow! Chociaż odcinek nie daje konkretnego rozwiązania problemu wielorybnictwa, to pomaga zwrócić na ten temat uwagę szerszej publiczności, jednocześnie ją rozbawiając. Numer 8. Urząd do spraw imigracji i służby celnej. Jeszcze przed utworzeniem amerykańskiego Urzędu do spraw imigracji i służby celnej w 2003 roku zatrzymywanie imigrantów było jednym z głównych tematów rozmów. Zawrzało jednak dopiero gdy na prezydenta Stanów wybrano Donalda Trumpa, którego polityka zerowej tolerancji doprowadziła do oddzielenia wielu dzieci od rodzin. So anyone can make an anonymous tip and you can round up families and send them away? Nobody told me about this. I thought everything sucked now. Do you have a card? Cartman będąc, no cóż, Cartmanem, widzi w tym świetną okazję, by pozbyć się Kyla. That's so sweet. You guys take the parents, we'll take the kids. Pracownicy urzędu szybko zdają sobie sprawę, że Kyle odchodzi od reszty, a jego pochodzenie nie pomaga ich wizerunkowi. Jednak to ich nie powstrzymuje przed późniejszym zabraniem Cartmana. Jimmy pissed me off because he told the teacher I was texting in class, so I told Jimmy I'd have him sent to a migrant detention center. He didn't believe me, so I said, oh, I already did it to Cal, and Stan heard that and got pissed off and had me sent to a migrant detention center. Odcinek przedstawia urząd jako niekompetentną agencję, która bardziej martwi się o ratowanie własnej skóry niż o konsekwencje, jakie przebywanie w takim ośrodku może mieć dla dzieci. Mexican Joker, I just want you to remember that I helped you. Jeff Corrigan. Remember, Jeff was your buddy. Now come on, let's go, Mexican Joker! Numer 7. Kontrowersyjne flagi. Obecnie wywieszanie flagi Konfederacji w Stanach wywołuje dyskusje gorętsze niż kiedykolwiek wcześniej. Oh, Jesus Christ, not this again! Dla South Parku to nic nowego. Już w 2000 roku twórcy parodiowali kontrowersje związane z flagą. Szef nalega, by zmieniono flagę miasteczka ze względu na zawarte na niej obraźliwe treści. How can a black man not be bothered by it? Z kolei Jimbo uważa, że flaga jest częścią historii miasteczka i należy ją zachować.
zachować. Odcinek nie oczernia ani szefa, ani Jimbo, za to bada argumenty z obu perspektyw. W końcu pojawia się sposób, który może uszczęśliwić obie strony. Flaga zostaje zmieniona na bardziej zróżnicowaną, jednak zachowuje elementy z oryginału. 20 lat po emisji odcinka ludzie nadal nie są nawet odrobinę bliżej osiągnięcia kompromisu. Wait, I don't get it. No, see, there's people of all colors. And they added a black guy as one of the hangers too, so it's not racist. Hooray! I have to admit it, that is a lot nicer. Numer 6. Traktowanie pracowników Amazona. Amazon swoją popularność zawdzięcza m.in. wygodzie. Zamawiamy, czekamy i odbieramy paczkę spod drzwi. Chociaż to najwyższa wygoda dla konsumenta, wielu pracowników odpowiedzialnych za wysyłkę i dostarczanie paczek wyraziło niezadowolenie z warunków pracy. W tych dwóch odcinkach w miasteczku powstaje centrum logistyczne Amazona. Kiedy jeden z pracowników ulega wypadkowi, wybucha strajk. Can you get out of the box? No, my organs have been compacted, so if the box opens, I spill out and die. Na początku tamtego roku wzywano do bojkotowania Amazon Prime Day i zainicjowano ustawę antybezosową. Perhaps you should no longer be a Prime member. Ukazując założyciela Jeffa Bezosa jako wszechwiedzącego władcę, odcinki dotyczą też tego, jak gigant handlu przyćmił mniejsze firmy. Please, you are the only customers we've had the pleasure of assisting since the fulfillment center opened. Hold on a minute. You all stay here because you want to work? It is our purpose. Koniec końców, odcinki mówią o tym, że natychmiastowa satysfakcja niekoniecznie oznacza spełnienie na dłuższą metę. Numer 5. COVID-19. Hey, do you people mind? You're supposed to wear your mask over your nose? Looks like you're wearing a diaper for your chin. Chin diapers don't help. Odniesienie się do koronawirusa i jego skutków było tylko kwestią czasu. Pierwszy w historii specjal telewizyjny poświęcony jest temu, jak pandemia wpłynęła na mieszkańców South Park. W większości odcinek to trafny obraz wpływu wirusa na społeczeństwo. I see Thomas Turner out there. Thomas opened a restaurant and so did Sopa. Doesn't seem like such a good idea now, does it, Turner? Od wpływu na małe firmy po dylematy, jakie spowodowało ponowne otwarcie szkół. Specjal skupia się na wielu aspektach. Ponieważ jednak jest to South Park, wyśmiewanie całej sytuacji wymaga dystansu, zwłaszcza wyśmiewanie nawyków, których nabraliśmy od początku pandemii. Yeah, that's good social distancing. Real good. Na koniec specjal podkreśla, że COVID-19 zmienia sposób, w jaki żyjemy i w najbliższym czasie wiele rzeczy może się nie zmienić. Just thank God for your pandemic special. Thank God. It's a great special, it really is. Numer 4. Globalne ocieplenie. Stan? Oh, hey Dad. Hello. It's getting late, boys. Why don't you get in the car and I'll drive you all home. Zmiany klimatyczne nie znikną z dnia na dzień, dlatego w South Parku to temat powracający. Jednak prawda jest taka, że kreskówka nie zawsze traktowała zmiany klimatyczne jakoś mega poważnie. Look, you boys have a chance to help me find and kill Man Bear Pig once and for all. I'm totally serial. W odcinku 9 sezonu, który parodiował reakcję na huragan Katrina, oberwało się też filmowi Pojutrze i jego podejściu do globalnego ocieplenia. W następnym sezonie Al Gore próbuje ostrzec wszystkich przed stworzeniem zwanym Człowieko-Knuro-Zwierz, które jest alegorią zmian klimatycznych. Man Bear Pig? It is a creature which roams the earth alone. It is half man, half bear. And half pig. Chociaż wydaje się, że człowieko knurozwierz jest zmyślony, jego istnienie potwierdza sezon 22. That's it. That's what I saw. I saw a man bear pig. Te odcinki przekazują ponury komunikat. Zmiany klimatyczne to prawda i może być już za późno na odwrócenie szkód, a większość ludzi woli ignorować problem niż działać w tej sprawie. I tried to warn you all, but no one took me serial. You all just made fun of me, didn't you? Numer 3. Sterydy. Od kariery Stana w Guitar Hero po operację kurczaka Cartmana. Temat narkotyków nieraz pojawiał się w kreskówce. Jednym z najskuteczniejszych przykładów był ten z 8 sezonu, kiedy Jimmy bierze udział w olimpiadzie specjalnej. By mieć przewagę nad konkurencją, ucieka się do sterydów. Look, it's really none of your beeswax, Timmy. Timmy! Timmy! Because maybe I don't have what it takes to win without them. Mimo wyrzutów Timiego, Jimmy wciąż usprawiedliwia swoje działania, argumentując, że większość sportowców tak robi. Chociaż jego wydajność jest większa, sterydy mają mocny wpływ na osobowość i relacje chłopaka. South Park to kreskówka komediowa, ale ten odcinek w pewnych momentach staje się zaskakująco dramatyczny.
Na szczęście Jimmy pod koniec uczy się na swoich błędach dzięki Timiemu i całkiem przypadkiem Cartmanowi. Well guys, I guess now you see what I was up to all along. I dressed up like a handicapped person and lost the Special Olympics on purpose so that Jimmy could learn his lesson about steroids. Numer 2. Cenzura w Chinach. Oh, and then Kenny learned to play bass watching YouTube videos of John Lennon with the Dalai Lama. Oh, yeah. No, we don't want to go there. Talking about the Dalai Lama doesn't go over well with the Chinese. The what? W tak kontrowersyjnej kreskówce cenzura często jest komentowana. Wolność słowa doprowadziła nawet do wojny z Kanadą w filmie z 1999. Podczas gdy USA i Kanada zakopały już topór wojenny, Randy ma do wyjaśnienia pewną sprawę z Chinami w sezonie 23. Ze względu na gospodarczy wpływ Chin na amerykański przemysł rozrywkowy, wiele amerykańskich firm grało zgodnie z przepisami tego kraju, mimo że niektóre z nich brzmią niezwykle. Fine. I can handle some healthy competition. Who else wants to go to China and get some of their money? Oh, for crying out loud. Kubuś Puchatek na przykład został zakazany w Chinach po tym, jak porównano go z Xi Jinpingiem. Some people said Poo looked like the Chinese president, so we're illegal in China now. Jesus. What kind of madhouse is this? Nie powinno zaskakiwać, że ten odcinek został zakazany w Chinach. Jakiś czas później Randy i Ręcznik powiedzą kilka ostrych słów chińskiemu rządowi. Wait, Tally, come on, I need you! I'm never working for a company that's regulated by a communist government! Okay. No more selling to the Chinese. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Imigracja. Rok po utworzeniu Urzędu Celnego i Ochrony Granic, South Park poruszył temat nielegalnej imigracji. W tym odcinku imigranci przybywają z ponurej przyszłości, w której świat stał się przeludniony i pozbawiony środków do życia. Hey, Stanley, you need to understand something. Those people from the future have had a hard life. Where they come from is dirty and overpopulated and poor. You can't even imagine the kind of depression they come from. Wracając do XXI wieku, będą w stanie zarobić wystarczająco pieniędzy, by utrzymać swoje rodziny w czwartym tysiącleciu. Looks as if the job at Wendy's did work for the original immigrant. This second arrivee claims that man's family is now much better off and wishes the same for his family. Jednak pracownicy z naszych obecnych czasów twierdzą, że to oznacza odbieranie im pracy. They took our jobs! Odcinek jest zabawny, ale w Stanach od 2004 niewiele się zmieniło w tej kwestii. Nim dojdziemy do 3045 roku, może to być poważny problem. Oby kreskówka nie okazała się kiedyś oknem na przyszłość. Zgadzacie się z naszą listą? Sprawdźcie inne odcinki, które dla Was przygotowaliśmy. Po więcej zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.